Witam serdecznie, moim gościem Hubert Świtecki, Rollboot. Witam serdecznie. Hubert, wiadomo o co zapytam, no rzecz wiadoma, dzisiaj każdy widział. Przecież to, co strzeliłeś dzisiaj, ten z wolnego, te okieneczko, to po prostu stadiony świata. Hubert, to się udało, czy tak mierzyłeś? Oczywiście, że to było mierzone, ale trochę szczęścia też w tym było, no nie powiem, że nie. Wielki aplauz spowodowałeś dzisiaj tym strzałem na bramkę, jeżeli chodzi tutaj o ludzi oglądających, nawet z drużyny przeciwnej. Bardzo mi miło z tego powodu. Hubert, dzisiaj 4-4. Można powiedzieć, byliście murowanym faworytem i w lidze typera, i w tabeli, żeby to spotkanie wygrać. Nie udało się. Remis jest dobrym wynikiem czy złym? Dla nas tak z przebiegu meczu powiedziałbym, że to jest dobry wynik, ponieważ chłopaki też mieli dużo okazji. Bramkarz nam też pomógł. Ale no tak między nami a Lamberczykami te mecze zawsze takie są derbowe, bo my się w sumie wychowywaliśmy z nimi razem i zawsze od paru lat gramy na Orlikach systematycznie i to są takie no derbowe mecze, bym powiedział, jak dla nas i dla nich. No właśnie, no to jaka różnica jest grania takiego powiedzmy na mojej lidze, a grania takiego sparingowego poza moją ligą? Czy jest jakaś różnica, czy nie ma? No powiedziałbym, że tak bardziej na luźno każdy podchodzi, nie? Nie ma tej presji czasu też, wiadomo, nie? Też zwracają uwagę na sędziów tutaj u ciebie na tej lidze. No nie wiem, jest trochę inny typ gry, wiadomo. Taki bardziej adrenalina ligowy. Jest u nas? Jest, oczywiście, że jest. Chociaż jeżeli... u nas też nie brakuje, jak gramy, adrenaliny. I o to chodzi w sporcie. Hubert, dzisiaj 4-4. No, jest to wynik, który powiedzmy jest małą niespodzianką, ale upatrujesz jakieś błędy z waszej strony? No raczej nie. No, bardzo dobrze chłopaki zagrali. Miałem nawet okazję wygrać, bo kurde, no... Ale raczej nie, u nas tak dobrze zagraliśmy też, ale mówię, że mecze zawsze z chłopakami to są takie na dobrym poziomie i się widać, że ambitnie na nas wychodzą zawsze. Rozczarowanie, że nie jesteście w grupie mistrzowskiej? Czy tak, spokojnie? Tak, na pewno rozczarowanie, bo celowaliśmy akurat w tym roku, to już nasz drugi sezon tutaj, że będziemy grać w tej pierwszej piątce, ale no nie udało się, tam chyba na 7 miejscu byliśmy i no będziemy walczyć tutaj, będziemy pokazać się z jak najlepszej strony teraz. I jeszcze informacja do siebie, zostałeś zaznaczony tam taką gwiazdeczką, będziesz się liczył z tym golem do najpiękniejszego w sezonie. Bardzo mi miło, dziękuję bardzo. Dziękuję za wywiad. Dziękuję.